Cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie i dzisiaj do was przychodzę z tagiem, do którego nominowała mnie Ola z kanału Książkowy Freak. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście jej filmów, zapraszam was do odwiedzenia jej kanału, link znajdziecie w opisie. I jak sama nazwa tego filmiku wskazuje, będę dzisiaj opowiadała o 5 książkach, które w mojej opinii mnie opisują. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam was dalej do oglądania. Wydaje mi się, że wszyscy, których nominowała Ola do tego tagu, już nakręcili ten film. Ja jestem gdzieś tam na szarym końcu i właściwie prawdopodobnie teraz, jeżeli dojechałam i jest ze mną wszystko w porządku... Czekajcie, bo mam małego pomocnika, który chce tutaj wejść, a nie chcę wam pokazywać książek. Dzisiaj będzie nam towarzyszył Askan. Mam nadzieję, że te książki tutaj nie spadną, a nie chcę, żebyście widzieli wszystkie. I prawdopodobnie jak oglądacie ten filmik, to ja jestem gdzieś tam na wakacjach w Chorwacji, leżę na plaży, to znaczy mam nadzieję, że dojechałam cała i zdrowa i leżę na tej plaży, a wy możecie oglądać ten filmik. Askan! Wydaje mi się, że jest to dobra pora, żeby coś ogłosić. Mianowicie, mam takie pytanie, czy chcielibyście, żeby pojawił się film z serii Q&A na moim kanale? Wydaje mi się, że właśnie będę mogła dla was nakręcić ten Q&A na wakacjach, także jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania do mnie, to zapraszam was do komentowania tego filmu, możecie te pytania zadawać, a ja postaram się jak najszybciej... A ja postaram się nakręcić Q&A właśnie na wakacjach i po wakacjach wam udostępnić taki film, także no zapraszam was... Co? Zapraszam was do komentowania. Dzisiaj będzie troszkę małego przeszkadzania, tak? Będzie mały przeszkadzacz. To w takim razie, żeby nie przedłużać, na koniec filmu podam, kogo nominuję do tego tagu. Tak się strasznie przemieszczam, ponieważ Askan tutaj cały czas wędruje. Jeżeli chodzi o pierwszą książkę, która według mnie opisuje mnie jako osobę, jest to książka pod tytułem Pamiętnik księżniczki McCabot. Oczywiście tych książek jest więcej, ja nie utożsamiam się tylko z jedną, ale z wszystkimi praktycznie. Gdyby tak poukładać wszystkie części w stosik, można by porównać mój wzrost z wszystkimi książkami, które napisała McCabot, ale nie tylko z tym się utożsamiam. Utożsamiam się głównie z główną bohaterką, a mianowicie Miją. Nie dlatego, że uważam siebie za księżniczkę, ja się bardziej utożsamiam z tą Miją, która jest zwyczajną dziewczyną. Po pierwsze, Mia, podobnie jak ja, nosiła grany i ja też nosiłam grany. Wprawdzie nie miałam na nich narysowanych 100 krotek, tak jak ona, ale też nosiłam grany i uważam, że to były jedne z najwygodniejszych butów, jakie kiedykolwiek miałam. Po drugie, Mia była wegetarianką, wprawdzie później zaczęła jeść mięso, ale na początku pamiętam, że nie jadła tego mięsa. Po trzecie, Mia przede wszystkim wolała spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi niż w gronie obcych osób i ja też tak mam, że wolę spędzać czas z moimi przyjaciółkami. Mia też miała takie grono zaufanych przyjaciółek, ja też tak mam i jestem po prostu największą szczęściarą. Czwartą cechą jest to, że Mia interesowała się kulturą popularną, podobnie jak ja. Interesowała się filmami, książkami, ogólnie uwielbiała Gwiezdne Wojny i Księżniczkę Leję, podobnie jak ja. Także wydaje mi się, że jest to cecha bardzo, bardzo zbliżająca nas do siebie. I piątą cechą jest to, że Mia miała bardzo fajnego chłopaka, który przede wszystkim był ścisłowcem. Był wprawdzie kujonem, Adam kujonem nie jest, ale Adam zdecydowanie jest ścisłowcem. Askanku, a ty kim jesteś? Askan, daj mi nagrać film, co? Aha, teraz mi się przypomniało, wprawdzie Mia miała kota grubego Louiego, gruby Louis, nie wiem jak to odmienić, no ale to nie ten szczegół, pamiętam, że gruby Louis był po prostu super. I ostatnią cechą, chyba taką już poboczną i może mniej znaczącą, aczkolwiek nie wiem, jest to, że rodzice mi byli po rozwodzie, wprawdzie mój tata nie jest księciem, królem, znaczy no nie wiem, może tata jest jakimś księciem, a ja o tym nie wiem, fajnie by było, aczkolwiek nie chciałabym. Dobra, koniec monologu. I bardzo mi ta książka pomogła, ponieważ wtedy jako nastolatka jakoś tak czytając o dziewczynie, która ma podobną sytuację rodzinną jak ja, no, jakoś było mi lżej. Jeżeli chodzi o drugą książkę, z którą mogę się utożsamić, jest to książka Winstona Grahama, Demelza. I nie chodzi tutaj konkretnie o jedną książkę, ale również o całą serię, ale chodzi mi też głównie o postać. Z tego co widziałam, to Ula z kanału Słomka, Anita, czy też bestsellerki również utożsamiały się nie z książkami, ale z bohaterami, więc ja mogę się utożsamić z Demelzą. Może nie jestem tak piękna jak Demelza, ponieważ no... No popatrzcie na nią, jest po prostu prześliczna. Nie chcę sobie tak sklebiać. No fakt, że Demelza ma rude włosy, ale ona ma je naturalnie rude. Tutaj na okładce w książce ma zupełnie inny kolor włosów. Ja jestem oszukanym rudzielcem, ponieważ jestem farbowana. Ale chodzi mi tutaj bardziej o jej charakter, albo właściwie jej sposób postępowania w danych sytuacjach. Może Adam nie wygląda jak Rose Poldark?
No, zdecydowanie nie. I też nie ma takiego charakteru, za co mu dziękuję. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą Demelzę, to właśnie jej postępowanie w danej sytuacji, jak gdybym ja znalazła się na jej miejscu, zrobiłabym to samo. Ona przede wszystkim zawsze myśli najpierw o innych, a dopiero później o sobie. Bardzo często wszystkim się przejmuje, podobnie jak ja. No i jest przede wszystkim bardzo romantyczna. I ja uważam, że jest to moja wada, ponieważ ja bardzo często bujam w obłokach. Jeżeli ktoś podobnie jak ja urodzi się romantykiem, to trudno jest mu żyć w świecie rzeczywistym i zejść na ziemię, stąpać twardo po ziemi, ponieważ cały czas gdzieś tam ten świat marzeń, Askan... cały czas gdzieś ten świat marzeń wychodzi na plan pierwszy, więc wydaje mi się, że to są właśnie te cechy, z którymi mogę się utożsamić z Demelzą. Ona jest przede wszystkim radosna, cieszy ją wszystko, nawet to, że rano wstanie słońce, że ptaszek zaśpiewa, no to było takie bardzo infantylne. Ja też staram się czerpać wszystkie pozytywne moce właśnie z zewnątrz, żeby wszystko mnie uszczęśliwiało, nawet najmniejsza duperelka, także to są te cechy, z którymi mogę się utożsamić z Demelzą. I lecimy dalej. Chyba każdy, kto jako nastolatek czytał Harry'ego Pottera, mógłby w tym momencie trzymać właśnie tę książkę i utożsamić się chociażby ze Zgredkiem, tak jak chyba to zrobiła Ula, jak dobrze pamiętam. Ja wprawdzie tutaj ze Zgredkiem nie mogę się utożsamić, niestety nie mogę się też utożsamić z Hermioną, ponieważ nie jestem tak wybitnie mądra jak ona, niestety, ale wydaje mi się, że mogę się tutaj utożsamić z kolejnym Rudzielcem i będzie to po prostu Ron. Tak naprawdę myślałam, że mogłabym się tutaj utożsamić z innymi bohaterami, ale wiecie, że Ron skończył z Hermioną. Nie pod tym względem na to patrzałam. Bardziej patrzałam pod względem koloru włosów, które fakt u mnie nie są naturalne, ale tak. Przede wszystkim Ron ma wspaniałą mamę, która czasem jest nadopiekuńcza i w sumie w moim przypadku również jest podobnie. Wprawdzie moja mama nie szyje mi cudownych swetrów na święta, ale kiedyś szyła mi szaliki i z tego co pamiętam, to jeden cały czas robi, ponieważ go nie skończyła. To znaczy, go skończyła, ale on się tam gdzieś zaczął pruć. I jeżeli chodzi o Rona, to on przede wszystkim boi się pająków. Ja miałam tak, że przezwyciężyłam swój lęk w momencie, kiedy zakochałam się w Spider-Manie, jak byłam młodsza, ale później znowu zaczęłam się bać i teraz bardzo boję się pająków i na miejscu Rona robiłabym to samo, także tak, zdecydowanie. Ron jest wierny, chociaż niekiedy mnie wkurzał, jak się kłócił z Harrym i mówiłam, czy wy nie potraficie się pogodzić i żyć w spokoju. No i kolejna cecha, którą Ron ma, wydaje mi się dla mnie wspólną, jest przede wszystkim to, że Ron nie potrafi w siebie uwierzyć i ja też taką osobą jestem. Jeszcze raz powtórzę, że może tego nie widać tutaj, ale tak. Jest to cecha, która wydaje mi się, że jest dość powszechna. I tak mi się właśnie wspomniało, że w momencie, kiedy Ron dostał się do drużyny Quidditcha, nie potrafił uwierzyć w własne umiejętności. No i wiadomo, co musiał zrobić Harry, żeby Ron uwierzył w samego siebie. I ja mam podobnie, niekiedy trzeba zrobić coś podstępem, żebym uwierzyła we własne możliwości. Może tego nie widać, tak jak już wcześniej wspomniałam, ale no tak, zdecydowanie nie wierzę w 100% w siebie. No i przede wszystkim najbardziej za Ronem przeważyło to, że Ron kochał Hermionę i ja też kocham Hermionę. I nie boję się do tego przyznać, tak, kocham Hermionę. Okej, dobra, czyli mamy trzecią książkę i przedostatnią książką, którą tutaj wybrałam, jest Pamiętnik Bridget Jones. Tu akurat wzięłam drugą część, nie wiem czemu wzięłam drugą część, a nie pierwszą. Skoro pierwszą też mam na półce. Dobra, mniejsza o to, musicie mi wybaczyć, wzięłam drugą część, nie chcę wstawać ze względu na Askana, bo on tutaj cały czas siedzi i pilnuje, nie wiem czego on się tak boi. Wracając do tematu. Dlaczego Bridget Jones? Z tego co pamiętam, to Ola Książkowy Freak również wybrała Bridget Jones i wydaje mi się, że sporo osób może się utożsamić z główną bohaterką. Ja wprawdzie nie jestem uzależniona od wina czy papierosów jak Bridget Jones, ale co roku obiecuję sobie jak ona, że zeszczupleję do wakacji i osiągnę tą idealną sylwetkę, ale jakoś mi się nie udaje, ponieważ chyba za bardzo lubię jeść i lubię ćwiczyć, ale no, jakoś tak to wychodzi. Pominę ten temat, jest to drażliwy temat, wiadomo. Zwłaszcza, że są aktualnie wakacje. Podobnie jak Bridget Jones, również byłabym w stanie wrzucić wszystko z kolorowym sznurkiem i wyciągnąć niebieską zupę, ponieważ nie za dobra ze mnie kucharka. I oczywiście, jak wam wspominałam w filmiku, w którym opowiadałam wam o 10 filmach, które należy zobaczyć przed świętami Bożego Narodzenia, ja również byłabym w stanie przebiec przez pół miasta w samych majtkach w panterkę, w momencie, kiedy z nieba spadłby śnieg. Także ja kiedyś chcę to zrobić tak w ogóle, więc jak będziecie kiedyś w wiadomościach słyszeli, że jakaś szalona dziewczyna z rudymi włosami biegnie przez miasto w samych majtkach, to prawdopodobnie jestem ja i spełnię swoje marzenie być Bridget Jones, także wydaje mi się, że to już chyba wystarczająco mnie kompromituje i wystarczająco dobrze opisuje mnie jako osobę. Coś mi wleciało. Jeszcze więcej zwierząt w tym pokoju będzie. I jak zapewne zauważyliście, bardziej odnoszę się do postaci niż do samych książek, ale z tego co widziałam, inni też robili właśnie tak, że odnosili się do postaci niż do samych książek. Ale ostatnią książką, którą wybrałam właśnie w tym zestawieniu, jest to książka, która zdecydowanie opisuje mnie, ale nie ma tam głównego bohatera. Jest to książka pod tytułem Pulp Fiction Quentin Tarantino. Jeżeli chodzi o sam
Pulp Fiction, to oczywiście utożsamiam się z nim w 100%. Wprawdzie ja nigdy bym nie wyszła i bez powodu nie zabiła nikogo, ponieważ brzydzę się przemocą. Jeżeli chodzi o ostatnią pozycję, bardzo długo się zastanawiałam, czy wybrać tę książkę, gdzie mam 1001 filmów, które należy zobaczyć, czy właśnie Pulp Fiction i Quentin Tarantino, ale stwierdziłam, że tutaj będę miała dwa w jednym, ponieważ ja pisałam pracę licencjacką o Quentinie Tarantino, a konkretnie o kobietach, które się pojawiają w filmach Quentina Tarantino. I jeżeli chodzi o samego Quentina Tarantino, to dzięki niemu zapałam właśnie miłością taką już konkretną do filmów. On jakby sprawił, że zaczęłam się interesować tymi filmami zupełnie od innej strony. Wprawdzie zawsze interesowałam się filmami, ponieważ moja mama zawsze się nimi interesowała, a ja wraz z nią interesowałam się wszystkimi aktorami, w ogóle filmami. Oglądałam bardzo dużo filmów jako dziecko i tak ta miłość już po prostu została. Dzisiaj staram się oglądać jak najwięcej filmów, ale oczywiście Tarantino zawsze będzie gdzieś tam głęboko w moim sercu, ponieważ moja mama średnio przepada za jego filmami i to był chyba taki moment, kiedy ja pokochałam jakiegoś reżysera, za którym moja mama nie przepadała i to było takie, wiecie, odcięcie pępowiny, ale jeżeli chodzi o Tarantino, to właśnie jest to reżyser bardzo bliski memu sercu i wydaje mi się, że jest to książka, która doskonale opisuje mnie jako osobę, ponieważ uwielbiam właśnie tego typu filmy. Jeżeli chodzi o samego Quentina Tarantino, to on jest po prostu mistrzem postmodernizmu, a mnie zawsze fascynował właśnie postmodernizm i uwielbiam właśnie szukać te elementy, które kiedyś się już pojawiły i szukać je w aktualnych dziełach filmowych, także tak, jeżeli chodzi o Quentina Tarantino, to on idealnie oddaje to, jaka jestem i ogólnie książki filmowe mnie opisują, także tak. To jest ostatnia książka, która pojawiła się właśnie w tym tagu i to wszystko. Myślę, że to poszło jakoś tak szybko, sprawnie. Askan troszeczkę nam potowarzyszył, mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzał, więc teraz czas nominować innych do tego tagu. Myślę, że jest to bardzo, ale to bardzo fajny tag, dzięki któremu możemy przedstawić troszeczkę siebie z innej perspektywy i ja do tego tagu chciałabym nominować 3 booktuberów, ale oczywiście jeżeli mielibyście ochotę taki film nakręcić, to jak najbardziej Was zachęcam. Wystarczy, że po prostu napiszecie na dole, że chcecie coś takiego nakręcić i wkleić mi potem link do tego filmu, ja z miłą chęcią Was odwiedzę i zobaczę, także fajnie by było. Więc ja do tego tagu chciałabym nominować Kinia Book, Life by Bookaholic oraz Julię Prokop. Także jeżeli jesteście zainteresowane nakręcić taki filmik, to byłoby super. Ja Wam dziękuję najmocniej za oglądanie i pamiętajcie, że jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, to możecie je zadawać właśnie pod tym filmem. Ja postaram się nakręcić taki film właśnie w Chorwacji i go udostępnić, jak już wrócę, ponieważ przypuszczam, że tam nie będę miała internetu, ale prawdopodobnie też komputera nie będę brała. Także no, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia w najbliższym czasie. Pa, pa!